Witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Marta. Proszę. Dziękuję bardzo. Paweł mimo młodego wieku szuka kobiety gotowej na trwały związek. Odziedziczył spore gospodarstwo po dziadku, które prowadzi z wielkim zaangażowaniem. Do szczęścia brakuje mu tylko domowego ciepła i bliskości. Czy w programie znajdzie kobietę, która rozpali ten dom i jego serce? Jak tylko pamiętam od takiego małego krasnala, gdzieś tam już mnie wsadzali na ten ciągnik, pozwalali mi tam pokierować troszeczkę. I to jakoś tak mnie zafascynowało i dobrze mi w tym, co robię i się cieszę z tego, że jestem, kim jestem. Bardzo duże jest to gospodarstwo, wszystko twoje. No tak wspólnie z rodzicami. No samemu jednak nie byłbym w stanie tego wszystkiego dopilnować, ogarnąć. Zajmujemy się chowem bydła opasowego oraz trzody chlewnej. Uprawiamy zboża, kukurydzę, rzepak, łubin oraz ziemniaki jadalne, jak i przemysłowe. Moją pasją to jest w ogóle zwierzęta przede wszystkim, pole, las. Uwielbia być tu na wsi, jak idzie do miasta, jak już musi, no to się tam dusi. No, twoje królestwo. Tak, to czym się zajmuję na co dzień. Mhm. Tutaj mam właśnie takie małe stadko jałówek, które właśnie są z przeznaczeniem na opas i później na rzeź. Ja słyszałam, że ty potrafisz chwycić byka za rogi. Jak najbardziej, nie ma problemu. Paweł, a ty sobie wyobrażasz życie w innym miejscu, czy nie ma takiej możliwości? No niestety jestem zżyty z tym miejscem i nic mnie stąd niestety nie ruszy. Się bawią. Wszystkie zwierzęta. Co, przejedziemy się nim? Jasne, zapraszam. No, ciągnij kwiaty. Może być romantycznie na wsi. No czemu nie? Jesteśmy bardzo zżytą rodziną, kochającą się. Uważam, że Paweł, brat, nie szuka tutaj jakiegoś rozgłosu, tylko po prostu szuka tej jedynej, która go będzie wspierała i będą ze sobą jak najdłużej. A jakiej ty szukasz kobiety? Wesołej, uczciwej i troskliwej. Takiej, która chciałaby pomóc w takich codziennych, najprostszych obowiązkach związanych z gospodarstwem. Przypilnować ognia chociażby w domu, to jest też bardzo istotne. Czy też pozbierać jajka o kur, a powiedzmy na polu jakiś klucz by się przydał, przywiezie, powiem gdzie leży. Takie najprostsze sprawy. Takiej, która najnormalniej w świecie pokochałaby mnie za takiego, jakim jestem i przede wszystkim, kim jestem. Dziewczyna z moim bratem powinna być na dobre i na złe. I nie patrz na to, co inni powiedzą. Po prostu jak się kogoś kocha, to jest się z nim bez względu na wszystko. Potrafisz okazywać uczucia? No jak najbardziej. Bardzo. Potrafię, no. Czy tam przygotować jakąś romantyczną kolację. Sam też coś ugotuję, nie ma problemu. Takie tam proste, ale myślę, że na pewno sprawi to wiele radości. A jak sobie wyobrażasz waszą rodzinę? Chciałbym właśnie jakąś tam małą gromadkę dzieci. Jaką? Jaką? No, ile Bozia da, tak naprawdę. Właśnie wyobrażam sobie, że no, mogłaby już tutaj być taka właśnie, taka miła jakaś, która by chciała ze mną spędzić ten czas. Chociażby opowiedzieć, co się wydarzyło w ciągu dnia, to też jest ważne. Dziewczyny, jeśli chcecie poznać fajnego faceta, pracowitego, opiekuńczego, a przy tym wiedzącego, czego chce od życia, nie bojącego się wyzwań dnia codziennego, napiszcie. Może to właśnie nam się uda. Paweł wie, jak ma wyglądać jego przyszłość. Widzisz siebie u boku Pawła? Jeśli tak, wypełnij formularz zgłoszeniowy na stronie www.rolnikszukażony.tvp.pl oraz wyślij list ze zdjęciem na adres skrytka pocztowa 67 02 741 Warszawa, Urząd Pocztowy 121 z dopiskiem Paweł.